W dzisiejszym odcinku rozmawiam z moim gościem na temat branży e-commerce, branży, która przechodzi rozkwit. Mówimy o platformach takich jak eBay czy Amazon, o tym co warto wiedzieć na początku, od czego zacząć, jaki budżet sobie przygotować na reklamy, jaką marżę też założyć, aby być na plus. O tym właśnie opowiada Mateusz Grzywnowicz, właściciel firmy Selium. Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka, i zabieram cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj w tym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Z tej strony Olga Palka, a dzisiaj jest ze mną przedsiębiorca, właściciel firmy Selium, a także osoba, która pomaga w marketplacach takich jak eBay czy Amazon, jak również twórca pierwszego polskiego kursu online na temat eBaya, Mateusz Grzynowicz. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki Dobrze. za przyjęcie, bo my jesteśmy w Warszawie, czyli de facto gościmy u Ciebie. Może nie w mieszkaniu, ale generalnie chodzi o, o miasto. Mateusz, jakoś trochę bliżej. Powiedział o tym, jak działacie, czyli mm. jakie liczby stoją za Selium, z kim współpracujecie, a potem przejdziemy sobie do tematyki mm -hmm. e-commerce. Jasne, jak najbardziej. My jako Selium zajmujemy się wspieraniem sprzedaży na marketplace, tak jak powiedziałeś. Skupiamy się głównie na tych najważniejszych, jakimi jest eBay, Amazon, ale też Cdiscount Discount we Francji, czy Kaufland w Niemczech. I Tam staramy się polskich sprzedawców, ale już nie tylko też i zagranicznych wprowadzać, pomagać im rozwijać tu sprzedaż. Ale też. Mamy taką wizję, że chcemy, żeby polscy sprzedawcy mogli oferować swoje produkty jak najszerzej, tak? na największej liczbie marketplace'ów. Już przećwiczyliśmy ponad 30 tego typu platform. No i to się sprawdza. Tak? Okazuje się, że to jest świetnym, świetnym, świetną metodą wprowadzania na rynki zagraniczne. No, i obecnie jest to właśnie bardzo duże zainteresowanie tą tematyką, właśnie tą crossborder z wykorzystaniem marketplace'ów i dropshipping. To są moim zdaniem takie dwa obecnie najważniejsze kanały. No, my się skupiliśmy na tej jednej, czyli crossborder marketplace, czyli jako agencja w 100% skupiamy się tylko na marketplace'ach. Nie budujemy stron internetowych, Facebooka, Google Adsów, nie robimy tylko i wyłącznie marketplace. No i tutaj, jak powiedziałeś o liczbach i jak pracujemy. To jest obecnie nas ponad 10 osób w zespole pracują wszyscy zdalnie, więc myślę, że to też jest trochę znak czasów, ale jak zakładałem tą firmę, to od początku uważałem to za dobry model biznesowy. Jak ja wcześniej pracowałem w firmie i musiałem jeździć z własnym laptopem i go otwierać w biurze, a potem w domu ten sam laptop, no to stwierdziłem, że chyba to jest coś nie tak. No i to się sprawdza. Więc mamy zespół z całej Polski, ja akurat jestem w Warszawie, ale to jakby nam Powiedzmy, nic nie zmienia, dzięki temu łatwiej się pracuje. E, pracujemy z różnymi firmami, małymi i średnimi. Głównie to są nasi klienci, e, którzy zaczynają, tak? E, zaczynają tą przygodę i chcą rozpocząć sprzedaż. E, właśnie najczęściej to są nasi klienci. Małe, średnie firmy, e, które mają już produkty albo mają produkcję, e, albo mają jakiś import już gotowy, na przykład z Chin do Polski chcą to, to rozwijać. E, więc to są najczęściej nasi klienci. E, e, którzy poszukują tego startu. Tu się najlepiej odnaleźliśmy. Czasami znajdują się firmy, które już mają tą swoją sprzedaż i chcą ją rozwinąć i wtedy oczywiście ich supportujemy, jeśli chodzi o działania marketingowe, wsparcie czy PPC. Odpowiednik Google'a na Amazonie, tam im pomagamy. Ale też mamy taką fajną usługę, która pozwala zintegrować to wszystko za pomocą Base najpopularniejszego obecnie narzędzia do integracji, więc kompleksowo klient. Chce zacząć sprzedawać, my mu pomożemy w tym wszystkim. I też o tym będziemy dzisiaj rozmawiać no właśnie, moment. jak to wszystko zdjąć. Natomiast ty nie jesteś teoretykiem, jesteś praktykiem, ponieważ sam zaczynałeś dobre kilka lat mhm. temu od sprzedaży właśnie odżywek dla sportowców, no bo sam uprawiałeś sport mhm. i, i tutaj wszedłeś sobie w tę branżę. Skąd ty wiedziałeś, że akurat e-commerce się tak rozwinie? Oczywiście tego nie wiedziałem, mogłem mm -hmm. tylko przeczuwać. E, jakby moja historia dość ciekawa, bo właśnie tak jak powiedziałeś, prowadziłem dwa sklepy z odżywkami, suplementami diety. E, na początku u rodziców w piwnicy zacząłem, można powiedzieć, klasyczna historia. I okazało się, jeszcze z pożyczką od nich oczywiście, e, po nieudanej współpracy tam z kolegą e, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. I jak wszyscy, zacząłem na Lego, tak? Czyli oczywiście zacząłem klasycznie od Allegra. Ale okazało się, że w tej branży e, była bardzo duża konkurencja. Czyli cały czas jest ta konkurencja, ale wtedy było wyjątkowo i ja taką malutki, jednoosobowa działalność wtedy musiałem coś zrobić, tak? No i szukałem informacji, mówię kurczę, fajne polskie marki, tam były Olimp, Trek, Nutrend, takie polskie marki suplementów, no to zobaczmy, czy są gdzieś dalej, tak? no i okazało się, że na eBay'u troszkę jest, no ale bez szału, ktoś tam to wystawia, z Polski praktycznie nikt, no i właśnie ja zaczął, tak, no to mówię, kurczę, no to czas próbować, tak, no i się okazało, że fajnie, na początku sami Polacy kupowali z Anglii, tak, te produkty, no i potem poszło i na cały świat, do Arabii Saudyjskiej na przykład wysyłałem, czy, czy, czy do Japonii, w ogóle nie było z tym problemu i tu tak Właśnie może ciekawostka, polskie marki. Właśnie najbardziej polskie marki się sprawdzały, najlepiej, najfajniej i, i to chyba mi też zostało, że bardzo lubię wspierać, jak jest polska produkcja, polskie, polskie produkty, nie tylko import, oczywiście, ale że to jednak jest polskie i to wtedy faktycznie też przekłada się bardzo fajnie na te wyniki, jakość e, i tą sprzedaż. E, I mm, e, można powiedzieć, no e-commerce wtedy był naturalnym metodą sprzedaży i też mój taki pierwszy wywiad u kolegi z SN Account, Szymona Niestryjewskiego, co zajmują się księgowością. Mój pierwszy wywiad było, dlaczego zacząłeś sprzedawać w internecie? To ja powiedziałem, bo nie lubię ludzi. I faktycznie, to, to może nie do końca było precyzyjne, ale faktycznie sprzedaż bezpośrednia jest bardzo ciężka. Tak, a tutaj w e commerce możemy ominąć ten kontakt, tak jak wszystko mamy dobrze zrobione, to klient kupuje, płaci i wysyłamy towar i temat załatwiony. Więc to było naj, naj, najprostsze rozwiązanie. No ale faktycznie fajnie to poszło, a czy wiedziałem, że e-commerce tak pójdzie. Można by tylko przewidywać, tak, ale fajnie też się wstrzyliłem. Z drugiej strony, teraz marketplace, tak? Obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź e-commerce, też odrobi na szczęścia, że, że tym się zajmujemy. Czyli można powiedzieć, że e-commerce jest takim azylem dla introwertyków. A w dzisiejszych czasach <noise> to bardziej, tak? Można <noise> siedzieć w domu i sprzedawać. A w ogóle, czy Amazon na przykład, który jeszcze usług, daje takie usługi, że możemy w ogóle zamówić towar u producenta, wysłać do magazynów. W ogóle nie musimy nawet pakować, dotykać tego towaru, tak? To możemy sobie siedzieć na plaży i przerzucać towar. To idealne rozwiązanie. Tak? A czy ty w momencie, kiedy sprzedawałeś na Allegro, to pracowałeś sobie na etacie? Mhm. Czyli to było takie, tak dwutorowo? Nie, to było tak, że po studiach zostałem z niczym i trzeba było coś robić, tak, a że skończyłem administrację jako kierunek, no, może fajny, ale powiedzmy do tej pory nie umiem PIT-u wypełnić, tak, i deklaracji do ZUS-u, więc to nie przydało mi się, tak, więc wszystko, co zrobiłem, nauczyłem się sam dokładnie, jak zakończyłem studia tak naprawdę i nie, wtedy po prostu stwierdziłem, że idę pełną parą, robimy, robię biznes, tak, I, no i to udało się po części, bo tak naprawdę przez trzy lata prowadziłem te sklepy internetowe z odżywkami, tam miałem potem punkt stacjonarny, parosu, osób, które mi z tym pomagało, ale przyszedł mega kryzys w tej branży, w ogóle ceny i, i same marki też zaczęły ograniczać tą wysyłkę, że tą sprzedaż zagraniczną, zaczęło bardziej to kontrolować. No i wtedy w ogóle zrezygnowałem z prowadzenia firmy, mówię, kurczę, chyba się nie nadaje. No to poszedłem do firmy, do Warszawy, która zajmowała się sprzedażą materiałów budowlanych, gdzie rozwijałem właśnie tą tematykę e-commerceową. Ale w międzyczasie też sam temu szefowi mówię, kurczę, użyjmy eBay, Amazona jako narzędzia reklamy, tak? Zapłacimy tam 300 zł za abonament i będziemy mieli dostęp do tysięcy klientów. No i Okej, okay, okazało się to na początku fajnym pomysłem, a po tygodniu gratulujemy sprzedaż, tak? Jak to sprzedaż? Ktoś kupił okno, PCV na eBayu, jakim cudem, tak? No, no potem się okazało, że faktycznie to był całą dziesiątkę i też kupowali, kupowali, kupowali. Więc jakby wtedy. Znowu zobaczyliśmy też bardzo duży brak wiedzy, brak informacji o tych portalach. O eBay to jeszcze coś tam powiedzmy było, ale Amazonie, parę lat temu to mało kto słyszał o Amazonie, a co dopiero teraz, tak? E, czy o innych w ogóle marketplace'ach? Kaufland, dawny Real, czy, czy we Francji, to, to, to abstrakcja była, tak? A okazuje się, że to było bardzo fajne miejsce do takiego startu. I, i, I właśnie na początku było to narzędzie reklamy, a potem się okazało, że to jest fantastyczne miejsce do, do sprzedaży, i bardzo wbrew pozorom szybkie i łatwe na starcie. Dzisiaj nas oglądają osoby, które są początkujące, myślą właśnie o tym, żeby zacząć w e e-commerce, no bo też sytuacja, którą mamy, no pokazuje, że po pierwsze, no jest niesamowity rozkwit i będzie coraz większy, po drugie, tak jak mówisz, no osoby, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić w życiu, nie lubią ludzi, być może chcą zacząć sprzedawać, albo to jest dla nich, będzie kolejna noga właśnie na generowanie przychodu. I teraz jak zacząć? Zawsze zdaje to, to pytanie, natomiast jak zacząć właśnie tak krok po kroku w e-commerce? Hmm. Hmm. Znaczy tak, e, trochę bym powiedział, że czasy się zmieniły, mimo tak jak tak. mówisz. I e, kiedyś faktycznie e-commerce można było traktować jako dodatkowe źródło dochodu, jako dodatkową nogę, że sobie pracuję na etat, a po godzinach sobie robię e, na przykład e-commerce. No, teraz już tak nie jest. Moim hmm. zdaniem, jak ktoś się decyduje na sprzedaż e-commerce'ową, jest to pełnoprawny etat, mnóstwo pracy, a nawet więcej. E, my się zajmujemy marketplace'ami i to zagranicznymi. Ktoś się zajmuje Allegro, ktoś się zajmuje sklepami internetowymi, ktoś się zajmuje marketing automation, potem ktoś się zajmuje Facebookiem, ktoś e-mail marketingiem i tak dalej, czyli jakby sam e-commerce bardzo się podzielił, bardzo wyspecjalizował. Nie wierzę, że ktoś jest w stanie zrobić teraz wszystko samodzielnie. No może, ale czy samodzielnie dobrze, tak? Nagle poprowadzi stronę internetową, Facebooka, odpali reklamy w Google, a potem jeszcze wejdzie na Amazon i będzie się tam borykał z kwestiami formalnoprawnymi. Tak więc jest to bardzo podzielone, więc warto wybrać moim zdaniem, który kanał chcielibyśmy na początku albo od czego zacząć, od czego spróbować. No i właśnie tutaj najlepszym pomysłem są marketplace, bo są tanie tak naprawdę my płacimy, wszyscy narzekają na te prowizje, ale tak naprawdę płacimy od sukcesu. Tak? Sprzedaliśmy to, dopiero płacimy. Niedużo nas to kosztuje na starcie. Mamy od razu dostęp do pełnej infrastruktury, dużej ilości użytkowników, dużej ilości reklam i, i możemy sprawdzić, czy w ogóle nasz pomysł, czy nasze produkty mają rację bytu. Oczywiście potem warto mieć sklep internetowy, mimo że ja... No jestem fanem marketplace'ów, uwielbiam je, to, to, to warto mieć sklep internetowy, czy stronę na Facebooku, czy na Instagramie. Czy teraz na TikToku? Kan, tak? w ogóle jeszcze ciekawszy temat. To wszystko należy przygotować, pracować nad. Tym. Ale właśnie marketplace, możemy dodać produkt na Allegro, na eBayu. Na Amazonie troszkę trudniej. I okej, okay, mamy produkt, nie wiem, te kwiatki, tak? Okej, okay, fajny, handmade, przyjęło się, ludziom się podoba, no to możemy iść w tym kierunku. Tak? To może warto, jak mamy handmade, jeszcze wejść na przykład na Etsy. Teraz bardzo modne, jeśli chodzi o marketplace, jeśli chodzi o właśnie handmade i takie rękodzieło. I tu możemy sobie zobaczyć szybciutko, czy nam się to opłaci. Bo potem, oczywiście, warto budować sklep internetowy, społeczność na Facebooku, czy kanał na YouTube. Te wszystkie elementy zawsze warto mieć, żeby budować tą swoją firmę, markę, ale od czegoś musimy zacząć. Najprościej, moim zdaniem, wybrać marketplace, które pozwolą nam szybko wejść. Allegro w Polsce, za granicą poleciłbym Kaufland D, taka ciekawostka, obecnie bardzo proste wejście, szybkie, nie ma ograniczeń, łatwo możemy sprawdzić zainteresowanie naszych produktów i powiedzmy w dwa tygodnie jesteśmy w stanie już zweryfikować, czy, czy nasz pomysł biznesowy ma sens, za powiedzmy 500 zł, bo tyle mniej więcej nas wszystko wyniesie na starcie, więc tanio, szybko i potem możemy dopiero inwestować dalej. A czy musimy mieć właśnie, powiedzieć o 500 zł, ale ile trzeba mieć tak na start pieniędzy, jakąś poduszkę finansową, żeby właśnie zainwestować i ruszyć? E, moim zdaniem, jak naprawdę dobrze się przygotujemy, to nic nie musimy mieć. Wystarczy naprawdę, możemy mieć 0 zł, e, szczególnie z marketplace'ami. Dlaczego? E, te, jak wspomniałem o tym dropshippingu, no to sprzedajemy towar, którego nie posiadamy, tak? e, wysyła go hurtownia, więc możemy... Zintegrować na przykład sobie sklep internetowy lub Allegro z hurtowniami i zatowarować się setkami tysiącami produktów, który nie znasz, i dopiero zaczniemy go kupować w momencie, w momencie, kiedy go będziemy sprzedawać. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Wiele firm nawet sam mam parę takich przykładów w portfolio, gdzie my zamawiamy produkt, powiedzmy, jest minimum logistyczne 5000 tysięcy, tak? Albo 2000 i oni w tydzień dostarczają każdy towar. Czy to dużo? Moim zdaniem to jest bardzo minimalna kwota, gdzie możemy mieć ciągłość dostaw, tak, bo tu nie musimy nawet trzymać magazynu. Albo jak w ogóle chcemy teraz opcje te fulfilmentowe, czy to Amazona, czy innych firm, po prostu wysyłamy ten towar. Sam tak robię. Korzystam z firmy Hermes, która jest przy granicy z Niemcami, tam jest magazyn, towar od producenta jedzie tam. Ja nawet nie widziałem tego towaru jeszcze na oczy. Tak? No i super. I można parę złotych zawsze, zawsze sprzedawać. Powiedziałeś właśnie o tym, że jest duża ta konkurencja. No hmm. wiadomo, to teraz, no tutaj działa marketing głównie. To teraz jak powinna być skonstruowana oferta, żeby ona się wybijała na tle innych? Hmm. Tu mam fajny przykład, jak ktoś się interesuje szczególnie tematyką Amazona, jest pan Cyprian Iwów. To jest taka gwiazda, gwiazda, powiedzmy, Amazona w Polsce. Jest to osoba, która najbardziej go promuje i tu jest fajny przykład, co on sprzedaje, tak? Co on sprzedaje? On sprzedaje skarpetki. No, okej. Okay. Można powiedzieć sobie słaby produkt, ale one są spakowane fantastycznie. One są spakowane jak sushi. Jak hamburger, jak puszka po piwie, jak kebab yy, i tak dalej. Więc to są produkty fantastyczne na prezent, tak? Yy, genialnie popakowane, ale dalej to są tylko skarpetki. No i właśnie tu działa marketing i pomysł. tak? To jest prosty produkt, fenomenalnie zapakowany, fenomenalnie zaprezentowany z pięknymi grafikami, zdjęciami, i tu właśnie działa marketing, tak? No bo yy, to są tylko i wyłącznie skarpetki, bardzo prosty produkt i yy, fenomenalnie zaprezentowany. Ja yy, uważam, że Właśnie ta, ten aspekt marketingu, wizualny, prezentacji produktów jest ogromnie ważny, bo tak samo na Amazonie, które jest obecnie głównym trendem e-commerceowym, też jest moda na tzw. Tak private label. Tak? Czyli bierzemy produkt, który ktoś dla nas wyprodukuje, czy to w Polsce, czy w Chinach, ale naklejamy na to logo. Tak? To jest nasze logo i powiedzmy, my kupujemy to za dolara, a sprzedajemy za 16 dolarów na Amazonie w Stanach na przykład. I od czego to zależy? No to jest ten sam produkt, który ktoś mógł zamówić równie dobrze na AliExpress, ale właśnie tutaj w Amazonie ma dużo lepszą prezencję tego produktu, perfekcyjne zdjęcia, jakość, opis. Właśnie jest to y, opisane w sposób taki bardzo zachęcający, przekonywujący, y, dlaczego warto korzystać z naszego produktu. Często ludzie wybierają właśnie ten przekaz, a nawet nie, nie sam produkt. To ich bardziej interesuje, więc y, warto robić coś ciekawiej, kreatywniej, na pewno bardzo dokładnie i rzetelnie. To jest najważniejsze. Byle jakość w dzisiejszych czasach się już nie sprawdza. Trzeba tutaj na pewno to robić. I tu tak jak nawiązałem do tych skarpetek, to są proste rzeczy. tak? To jest prosty produkt, ale pokazany w niezwykle kreatywny i ciekawy sposób. Sam miałem taki przykład, może mniej kreatywny oczywiście, ale wszyscy sprzedawali takie produkty, odwodnienia liniowe do montażu pod garażami. Tak? I tam to przecież sprzedawali na Amazonie to po metrze. No, mówię, kurczę, nam się to w ogóle nie opłaca wysłać, nawet z Polski. No to dobra, no to zróbmy 3 metry zestaw plus końcówki. Tak? No okazało się, że tylko my wpadliśmy na taki prosty pomysł, żeby sprzedawać zestaw. Tak? Czasami mówię, proste rzeczy wystarczą, żeby tutaj fajnie, fajnie zaistnieć i odróżnić się od konkurencji. A jakie produkty sprzedają się teraz najlepiej, jak hmm? tak patrzysz, obserwujesz rynek? To jest trudne pytanie, tak naprawdę, bo. W internecie można już kupić wiadomo wszystko, tak? Bardziej bym powiedział, co ja obserwuję, co z Polski dobrze się sprzedaje, tak? I tutaj potwierdzę to, co ostatnio też mówiłem, właśnie, że doskonale sprzedają się materiały budowlane tak? z Polski, bardzo dobrze. W ogóle meble, dekoracje, wykończenie wnętrz, akcesoria ogrodowe, meble ogrodowe. Polska jest fantastyczna, jeśli chodzi o tego typu produkty. Sam ostatnio chyba z osiem firm obsłużyłem sprzedających meble i tutaj od mniejszych do większych i to się okazuje bardzo fajne, fajnym produktem. Motoryzacja, akcesoria, to właśnie szczególnie na eBay'u, który jest taki na zachodzie bardzo mocno rozpoznawalny z tymi tematami, to zdecydowanie. Myślę, że wszystkiego rodzaju odzież, obuwie, to chyba wszędzie będzie dobrze się sprzedawało, czy to eBay, czy Amazon, czy jakikolwiek inny marketplace. No i teraz fajne widzimy zainteresowanie Producentów i sprzedawców żywności. Właśnie czy ostatnio mieliśmy przyjemność z klientem, co produkuje bakalie, i na Kaufland go przeprowadziliśmy. No fenomenalnie, wręcz Kaufland można powiedzieć jest stworzony do takich produktów. Bakalie, czy takie zapytanie: klient, który przygotowuje ma takie półprodukty do wypieków, na przykład tak? takie, takie rzeczy bardziej trwałe, czy różnego rodzaju właśnie przetwory i tak dalej tak samo y, zaczynają się pojawiać coraz coraz bardziej więc to myślę że są takie tematy które y, Wchodzą, wchodzą teraz, czy właśnie ta żywność, i myślę, że to będzie bardzo mocno się rozwijało. A z takich, właśnie, kanonicznych produktów, no to odzież, akcesoria do domu, wyposażenie wnętrza, meble to właśnie są niby trudne, ciężkie produkty do wysyłki, ale jednak, ale jednak bardzo dobrze. No i oczywiście takie małe AGD, to na wszystko to, co małe, lekkie zawsze łatwiej wysłać, zawsze łatwiej spakować i, i tu będzie prościej. Więc to myślę, że to najczęściej się sprzedaje teraz. Natomiast jeżeli nie jesteśmy producentem w Polsce jakiejś rzeczy, to nie ma takiego ryzyka, patrząc właśnie na łańcuch dostaw ze wschodu, mm. że owszem, mamy coś na naszym, na naszym sklepie, no ale dostępności nie ma. Mm. Jak teraz wygląda sytuacja, wiesz, ze sprowadzaniem z Chin? No jest teraz no są dużo opóźnienia, tak? Jakby i ceny poszły bardzo w górę i są opóźnienia i brak wielu półproduktów, co też winduje cenę czy wydłuża czas dostaw np. samochodów i tak dalej. Więc tutaj jest to utrudnione, ale to też jest kwestia z Chinami, tak oczywiście. To coraz więcej obserwujemy w Polskich importerów, którzy biorą towar z Indii, Pakistanu, Turcji, i też bardzo fajny towar. Wcale tam, te Chiny nie są takie, powiedzmy, w 100% procentach najważniejsze w tym. Oczywiście tam jest najwięcej różnych opcji, ale możemy spokojnie szukać producentów z różnych, z różnych miejsc, czy nawet z Polski. To też wcale nie jest powiedziane, że produkty polskie nie mogą być atrakcyjne cenowo, ale na pewno będą jakościowo, jakościowo lepsze. No tutaj to, co się dzieje, to właśnie. Też spowodowało pewną przetasowanie, że właśnie marki, osoby, które mają już jakby też własne produkcje, własne stoki, dużo lepiej odnalazły się w tym kryzysie. Czy na przykład w Anglii po Brexicie, tak? ktoś, kto ma przepracował sobie łańcuch dostaw i, i jest na miejscu na przykład w Anglii, albo może sprzedawać w Anglii chociażby przez Amazon, to, to teraz ma złote czas, tak? bo ludzie się boją mają wysyłki do Anglii, sprzedaży do Anglii. A nie ma się czego bać. Tak naprawdę wcale to nie jest takie skomplikowane, by się mogło wydawać. A wy, więc bym powiedział, że niewiele się zmieniło, szczególnie, szczególnie z użyciem marketplace'ów. Więc warto to robić. Ale, ale właśnie, kto, kto teraz te, te łańcuchy dostaw są zaburzone. Więc myślę, że też dlatego dropshipping bardzo mocno zyskuje na popularności. No bo w końcu wtedy my, jako sprzedawca, nie odpowiadamy za tą, tą, tą usługę, tak? tylko jakby ta firma, która zajmuje się dropshippingiem, ma nam to, to zapewnić. Więc to też, jak ktoś chce zacząć, to myślę, że to jest też bardzo fajny, fajny pomysł. Nie jest to może idealne rozwiązanie. Bo zawsze gdzieś musimy bazować na, na tym, czy ktoś wyśle ten towar, czy nie, ale, ale przynajmniej start jest prosty, tak? Bo, bo nie musimy mieć tego towaru na starcie. Możemy po prostu wystawić produkt, podpisać umowę z firmą dropshippingową i e, mieć gotowy produkt e, właściwie na drugi dzień. I teraz, mając ten sklep internetowy i mając jakiś produkt, czy wy podpowiadacie swoim klientom, jakie założyć widełki, aby biorąc pod uwagę właśnie wszystkie bramki płatnościowe i inne opłaty, mieć marżę no i być na, na takim wyniku dodatnim? No, tutaj marketplaces są właśnie miejscem, gdzie jest drogo. Tak? To nie, nie, prowizja, jak sobie podsumujemy wszystkie elementy, no, to musimy mieć sporo tego buforu, żeby nam się to opłacało. Najlepiej wziąć na przykład Amazon do wyliczeń. Tak? To jest na bardzo, wbrew pozorom bardzo proste. Tam prowizja jest średnio 15%. Tak, od sprzedaży produktu, od ceny końcowej, czyli łącznie z kosztem wysyłki. Płacimy tam abonament 49 euro, no to powiedzmy jest taka subskrypcja sklepu, którą musimy pomieść. Ok, mamy 15% prowizji. No, was pasowałoby jeszcze zareklamować ten produkt, czyli użyć jakiejś form promocji, rabatów, PPC, który jest dostępny. To optymalnie na start 10%. No to już mamy 25%, a jeszcze nie zarobiliśmy, tak? No, trzeba uwzględnić oczywiście, Koszty związane z pakowaniem tego produktu, z dostarczeniem go chociażby do Amazona, bo możemy go dostarczyć samodzielnie. No i czy trzeba, by coś jeszcze było na tym zarobić? Moim zdaniem, jak nie mamy 50% marży na produkcie, to na marketplace będzie ciężko. To jest niestety no po prostu droga zabawa. Jak patrzysz na te trendy, gdzie Polacy sprzedają, to wiem, że pytałeś kiedyś, kto sprzedaje na Amazonie? Mało, mało rąk było w górze. Kto sprzedaje na eBayu? No, różne są też doświadczenia z eBayem. Natomiast jak podniosły osoby ręce AliExpress, Allegro, no to wiadomo, że był tłum. Jak to będzie się zmieniało w perspektywie teraz, mm. najbliższego czasu? Czy dalej będzie szedł ten trend, e, gdzie, gdzie ludzie Polacy będą kupować na AliExpress? Mm -hmm. Czy bardziej właśnie przekonają się do Amazona, który niedawno wszedł do Polski? To jest bardzo właśnie ciekawe, że ten rok, e, który się kończy, ale przyniósł bardzo dużo zmian na polskim rynku. Tak? Bo właśnie Amazon.pl się pojawił, Amazon wszedł do Polski. E, na początku tak niemrawo, tak słabo, teraz uruchomili ten program lojalnościowy Prime, w końcu jest dostępny dla Polaków w bardzo dobrej cenie, i od razu to, to załapało. Jak sobie popatrzymy, Amazon jest czwartym e commerceem teraz w Polsce, tak? Od marca, więc jakby wynik, moim zdaniem, bardzo dobry. Tak, oczywiście mamy Allegro, mamy Ceneo, mamy OLX Zalando, które jest gdzieś tam na razie tylko platformą w Polsce, bo na zachodzie też jest marketplacem, i potem już mamy Amazon, tak? W no, najpopularniejszych e commerceów w Polsce. Więc jakby bardzo dobry wynik, więc moim zdaniem, Amazon tutaj będzie przekonywał polskich klientów, będzie przekonywał jakością obsługi, szybkością dostaw, dostawami w sobotę, z tym Prime, który daje nam to tą darmową wysyłkę, ale też. Mnóstwo innych preferencji, które inne tego typu programy lejalnościowe nam nie dadzą, bo Allegro Smart daje nam tylko wysyłkę, a Prime daje nam jeszcze filmy, VOD, tak, te żądanie, muzykę, książki na Kindle i tak dalej, więc to, takiego programu nie ma na świecie. To jest jedyny, który jest tak rozbudowany. Więc myślę, że stopniowo będą Polacy przekonywać się do Amazona. No ale też mamy Shopee, tak, które pojawiło się w Polsce. Jest to bardzo duży azjatycki marketplace. W Polsce prawie w ogóle nie był znany, tak, a w Azji poza Ta Tabu, który jest um, odpowiednikiem, hmm. y, czy Tabu to jest y, większy od Amazona, <gry> generuje większe obroty niż Amazon. E, tabu w Chinach, czyli taki sam marketplace oczywiście, e, ale należący do grupy Alibaba. E, I drugi jest właśnie Shopee, tak, który wszedł do Polski i... Już y, zaczął oferować bardzo dużo korzyści dla sprzedawców. I polscy sprzedawcy też y, bardzo zainteresowali się tym, bo potrzebowali takiego powiewu świeżości, gdzie mogą sprzedawać. A, a kupujący też, no bo w końcu, ile lat można kupować ciągle na tym Allegro, tak I po prostu poszukiwali, poszukiwali y, tej zmiany. Y, więc myślę, że klienci będą szukać tych różnych y, kanałów y, sprzedaży. AliExpress też y, ma się świetnie. tak, W ogóle na świecie ma się bardzo dobrze. Teoretycznie od czerwca ma być możliwość polskim sprzedawcom sprzedawać na AliExpress. O. Mam nadzieję, że to się zadzieje. By było świetne, bo ja miałem przyjemność już sprzedawać na AliExpress, prowadzić parę firm i sama infrastruktura, samo wsparcie AliExpressu jest fenomenalne. To w ogóle ilość narzędzi, jaka jest tam dostępna dla sprzedawców jest fenomenalna. Tak więc myślę, że, że to będzie się bardzo zmieniało i klienci będą szukać nawet nie tyle najniższych cen, tylko myślę, że najlepszych produktów, ale też tej jakości o samego doświadczenia zakupowego. Tak? A tutaj Amazon może wygrywać, i to może się zmienić. Powiedziałeś, że Amazon to jest wyższa szkoła jazdy. Mm. Więc jakbyśmy mogli tak przedstawić wiesz takie kompendium wiedzy o Amazonie, to już wiemy, że jest czwarty teraz w Polsce. Ale jak to wygląda w ogóle wejście na Amazon? Co trzeba wiedzieć, jak się przygotować, jak się nastawić, żeby zacząć tam sprzedawać? Taki Amazon w minutę. E, Okej. Okay. Za, to zaczynam. E, do Amazona dobrze się przygotować. Tak? Bo jakby właśnie tam jest tyle opcji, które możemy zrobić źle, że warto wiedzieć, co należy zrobić dobrze. E, Chociaż i y, jakie elementy musimy podjąć, żeby odnieść tam sukces? Amazon ze wszystkich marketplaceów jest najbardziej taki restrykcyjny, jeśli chodzi o wejście. Y, chociażby taki przykład, chcemy sprzedawać zabawki, musimy dostarczyć, y, wprowadzimy sobie ten produkt. Amazon od razu nam zablokuje tą kartę produktową i prosi nas o weryfikację dokumentu. Od, od faktury zakupowej, że my Mamy ten produkt z legalnego źródła, zdjęć produktów z ośmiu stron wraz z etykietą oraz czasami jeszcze musimy dostarczyć na przykład jakiś certyfikat materiałów czy, czy, czy zgodę na przykład danej marki na sprzedaż danego produktu. No i bardzo dobrze, tak? Można powiedzieć, jest to uciążliwe, ale z drugiej strony, ktoś, kto myśli, że a uda mu się tam sprzedać jakieś podrobione produkty albo słabe produkty, nie przeskoczy tego, tak? Będzie, mu, nie będzie w stanie przejść takiego procesu weryfikacji. W ogóle Amazon chce, żebyśmy sprzedawali produkty oryginalne, produkty markowe. Jak wprowadzimy własną nazwę, na przykład. Chciałbym wprowadzić nas w weselium, tak? No to Amazon mnie poprosi, ok. No to wyślij nam zdjęcie tego produktu, wyślij nam, yy, że ten produkt fizycznie istnieje, tak? Kto jest producentem, albo czy ty jesteś producentem? Jeśli tak, to. to Pokaż nam gdzie i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo rygorystyczne. No ale ma to plus, tak? Jakość produktów na platformie jest na najwyższym poziomie, i wtedy też zadowolenie klienta, oczywiście, jest na najwyższym poziomie i to, to musimy pilnować. No i to jest ten, powiedzmy, pierwsza taka bariera która musi nas, nas powstrzymuje od tego startu na Amazonie. Druga rzecz to. Wspomnieliśmy o marce, posiadanie marki, brandu, zarejestrowanego znaku towarowego. Właśnie na Amazonie jest bardzo dużo zaletą, bardzo dobrą cechą. W innych kanałach nie jest to tak wymagane, a tutaj możemy wtedy pochwalić się logiem, pochwalić się brandem, możemy specjalny storefront zbudować, mamy dużo więcej form reklamy, które zwykły śmiertelnik powiedzmy nie ma, czyli mit, że na Marketplace nie możemy budować marki, to tutaj bardzo mocno upada. Wręcz na Amazonie marka jest bardzo, bardzo, bardzo mocno e, zalecana. I to jest kolejny element, który warto się przygotować. Może nas nie blokuje na starcie, ale jeśli chcemy mówić o sukcesie, i jakim fajnym wyniku, musimy pamiętać o tej marce. I trzecia rzecz, oni bardzo mocno, czyli Amazon, bardzo mocno zachęca do tego modelu logistycznego FBA, gdzie Amazon bierze na siebie cały proces magazynowo-logistyczny, czyli my nie musimy pakować tego samodzielnie, tylko bierzemy towar zbiorczy, wysyłamy paletę czy kartę i wysyłamy do centrum logistycznego Amazona, nawet tu w Polsce i oni to już będą potem do klientów końcowych wysyłać i pakować. Też musimy być na to gotowi, musimy... Gdzieś przewidzieć, że chcemy wysłać im paletę, karton tego towaru, to no też musimy się do tego przygotować. To tutaj ten model dropshippingowy, o którym sobie powiedzieliśmy na początku, no odpada, tak? no bo jednak musimy mieć ten towar. Um, ale wiem też, że nieważne co dodamy, się śmieje ostatnio, że nieważne co dodamy do FBI, i tak pójdzie, tak? bo Amazon tak mocno premiuje. Sprzymuje to rozwiązanie. I, i bardzo dobrze, tak? Czyli też znowu bierze na siebie odpowiedzialność za tą jakość wysyłki, odpowiedzialność za jakość obsługi klienta, za to perfekcyjne pakowanie, obsługę zwrotu, czyli coś, co jest w e-commerce teraz, no jakby nie było, bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj. Jest to fajny element, no ale że na przykład, żeby skorzystać z FBA za granicą, czy to w Europie, już nie mówię o Stanach, ale o Europie, musimy być porejestrowani do VAT-ów na przykład. Tak, że chcemy magazynować towar w niemieckim magazynie Amazona, no to musimy mieć VAT niemiecki, jako polska firma, być zgłoszeni do VAT-u niemieckiego. No i ta potrwa to 2-3 miesiące. No i nie ktoś się od razu boi, że po co mi ten VAT i tak dalej. No i mamy takie trzy elementy, więc jakby, jak złożymy sobie to, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że odniesiemy sukces. Po pierwsze, już jesteśmy bezpieczni, bo sprzedajemy oryginalne, jakościowe produkty. Po drugie, mamy markę, czyli nie boimy się, że ktoś nagle nam ukradnie produkt, zacznie sprzedawać nasze. I trzeci, Amazon zadba o perfekcję wysyłki, perfekcję obsługi. Więc y, nam zostanie tylko i wyłącznie ten aspekt właśnie marketingowy, i jakościowy. Y, czyli jesteśmy przygotowani, ale to po to, tak, żeby to zrobić trzeba przygotować 2-3 miesiące, y, żeby żeby Spełnić te wszystkie kryteria, które sobie właśnie powiedzieliśmy. I to jest myślę największa taka bariera, bo potem, oczywiście, jak sprzedajemy legalne produkty, obsługujemy tych klientów prawidłowo, to Amazon jest fenomenalny i Amazon nie ma sufitu, tak? Widzi, Amazon widzi, że nasz produkt może sprzedawać się w tysiącach, to nam na to pozwoli, tak? 10 tysięcy, proszę bardzo. E, mamy klienta, który sprzedaje proste produkty, tam e, właśnie takie poduszeczki i tak dalej, kilkaset dziennie, tak? Tam nie ma limitu. Amazon się nie przejmuje, tak jak ja mówię, że Amazon się nie przejmuje innymi. Tak? Jest najlepszy, jeden najlepszy produkt, najlepszy sprzedawca, to on będzie sprzedawał. I to jest też dobre, ale z drugiej strony... No, Prawo dżungli tak? Trochę tak, przetrwają mm. najsilniejsi. Ale właśnie, to jest Amazon. Ale możemy się do tego też przygotować, wybierając na przykład Kaufland, Możemy zacząć sprzedawać na Kauflandzie. Tam od razu możemy wejść, przetestować. Będziemy już mieli przygotowane opisy, zdjęcia, przećwiczymy sobie łańcuch dostaw. To wszystko będziemy mogli przećwiczyć i zaczniemy sprzedaż. W międzyczasie czekając na przykład na VAT niemiecki czy rejestrację marki, która mo może potrwać od miesiąca do roku, nawet. Tak? To już jest kwestia bardziej formalna. I to jest to przygotowanie, które nas najbardziej czeka. Oczywiście, jeszcze są kwestie takie, które gdzieś się słyszy, że Amazon blokuje konto, czy zabiera nam pieniądze. No, no, zabiera, tak? Jeśli ktoś sprzedaje produkty podrobione, nieoryginalne, albo próbuje manipulować tymi listingami, no to Amazon tutaj jest po prostu yy, no, zero-jedynkowy. Tak? Albo grasz fair, albo, albo po prostu zawieszamy ci konto i pieniądze ci oddamy dopiero, jak nam wyjaśnisz yy, tą sytuację. No i to jest powiedzmy dla niektórych yy, sprzedawców ciężkie do zaakceptowania taka sytuacja. Albo jeszcze taki prosty przykład. Yy, też mamy klienta, fajny produkt, ma. Wprowadziliśmy go na Amazon i jeszcze nie uzyskał tak zwanego Buy box, Tak buy box to jest takie po prawej stronie na karcie produktu podsumowanie zakupu. Czyli tam klient, taki zwykły użytkownik widzi, że jak kliknę jak kup teraz, to, to dostanę ten produkt. No i to dla Amazona bardzo mocno przyspiesza cały ten proces. Ale jak tego nie mamy, to teoretycznie też możemy kupić taki produkt, ale, ale musimy się tam zagłębić troszeczkę bardziej w te, w te ustawienia. No i okej okay, i. Trzy sposoby na dostanie tego byboxa, tak? FBA, czyli wysłanie towaru FBA, posiadanie marki, lub musi upłynąć 3 miesiące, żeby Amazon mógł przyznać takiego buy Boxa, chociaż podobno też to się już zmienia. Okej, okay, no więc i szybkiego startu nie będzie. Tak? trzy miesiące to powiedzmy takie minimum, żebyśmy w ogóle się tam mogli rozkręcić. Ale zobacz, że jeżeli ktoś startuje, ktoś kto nie ma doświadczenia na Amazonie, to się bardzo szybko może zniechęcić do e-commerce'u. Zdecydowanie. Prawda? Tak. Bo dostaje tyle gdzieś tam banów, tutaj trzeba czekać, tu ten VAT, to coś tam. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby najpierw nauczyć się tego e-commerce'u chociażby na eBay'u, który mm. dużo wybacza, bo też mm. mówi, że to jest dobra taka alternatywa dla osób, które są początkujące, no bo w momencie, kiedy jesteśmy już przy gotowani mamy jakieś doświadczenie i też być może mamy cash flow. No bo umówmy się, jak musimy czekać trzy miesiące. Jak najbardziej. Na, a wiadomo, że jeszcze trzeba zadbać o ten marketing. Właśnie o to chciałam też zapytać, że jak możemy dbać o marketing na, na Amazonie? Oprócz mm. tego, że te opisy mamy, zdjęcia i tak mm. dalej, to, to jaki założyć budżet na przykład na reklamy? Mm. Jakby to, o czym powiedziałeś, że właśnie na Amazon lepiej poczekać, to jest bardzo dobry pomysł, bo właśnie możemy się zniechęcić, dodamy produkt i, 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 i cisza, tak? I się nic nie dzieje. No to nagle poświęciliśmy czas i tak dalej, i nagle nie mamy sprzedaży, no to każdego mogłoby zniechęcić. No ale Amazon, a właściwie teraz już każdy marketplace jest taki, że no, nie płacisz, nie jedziesz. Tak? Są systemy płatnej reklamy typu PPC czy płatny, od, odpowiednik Google Ads. Po prostu płacimy za kliknięcie. Tak? Ustawiamy sobie kampanie reklamowe na słowa kluczowe, odpowiednio targetujemy te słowa kluczowe i ustawiamy budżet, na podstawie którego. Y Ustawiam budżet i stawki za kliknięcie, żeby nasze produkty były dużo wyżej pozycjonowane. Ja lubię sobie dzielić jeszcze działania na marketplace'ach, właśnie to, co powiedziałeś, takie marketingowe na trzy filary. Pierwszym filarem to jest właśnie dobra optymalizacja, karty, opisy. Wszystko perfekcyjnie przygotowane, czyli takie SEO, podstawa ze słowami kluczowymi z opisami. To już powinno nam zapewnić organiczną sprzedaż, pierwszy sprzedaż. I i to jest to też dobry taki taka wróżba na przyszłość, że jak mamy kartę produktową, a jeszcze nic się nie reklamujemy i zaczynamy sprzedawać, no to mamy szansę, że jak zaczniemy się reklamować, to będziemy sprzedawać dużo więcej. Drugi etap to jest właśnie wykorzystanie narzędzi marketingowo-promocyjnych, jakie daje nam sama platforma. W Amazonie weźmy to FBA, czy to usługę logistyczną. Potem mamy. PPC, czyli odpowiednią formę reklamy, że płacimy za słowa kluczowe, za kliknięcia, żeby nasze produkty były wyżej widoczne. Na Amazonie bardzo rozbudowane narzędzie. Mamy możliwość tworzenia kuponów rabatowych, voucherów. Czy strefa, na Allegro to jest strefa okazji, na Amazonie to są deals, takie, takie lighting deals, czy szybkie okazje, albo takie najpopularniejsze Black Friday, tak? Czy możemy przygotować swój produkt gotowy do. Um, żeby był w tym no, najgorętszym okresie zakupowym, i też Amazon w ogóle musi chcieć nasz produkt dodać do tej kampanii. E, więc tutaj jest to, jest to w ten sposób ubrane. I to jest ten drugi filar, tak? czyli wykorzystanie wszystkich narzędzi, jakie mamy. A jak wspomniałem o marce jeszcze, tak? że na, znowu na Amazonie jest to bardzo wyeksponowane, jak jesteśmy marką, bo możemy mieć dodatkowe narzędzia reklamy, które są tylko dla marek, jak zbudowanie sklepu internetowego, tak zwany A content, rozbudowany opis graficzny, czy, czy potem możemy się reklamować tylko jako marka, specjalna reklama brandowa, czy graficzno czy w ogóle wideo na przykład. tak? Możemy reklamować się wideo bezpośrednio na platformie, co też jest super. I, I to są znowu kolejne narzędzia, jakie mamy. I to już powinno nam naprawdę zapewnić bardzo fajną sprzedaż, bardzo e, fajny, fa, fa, fajny ruch na stronach. No i trzeci filar, który jest mało popularny, ale staram się, żeby coraz więcej osób na to zwracało uwagę. Uważam, że wsparcie social mediów, typu Facebook, Instagram, TikTok, czy Pinterest. Które kierują na marketplace, podnosi tą sprzedaż, podnosi tą konwersję, podnosi ilość wejść i też możliwość targetowania do tej reklamy, bo na Facebooku czy Instagramie zupełnie inaczej możemy skierować tego klienta, innego klienta do tej reklamy niż na przykład na samym Amazonie. I to jest fajne. Oczywiście od razu pojawiają się głosy, że po co mam płacić tutaj za reklamę, żeby jeszcze tam zapłacić prowizję. No ale tak to wygląda. Takie jest prawo, prawo rynku teraz, że żeby tam sprzedawać jeszcze więcej, to musimy jeszcze generować zewnętrzny ruch i dodatkowe, dodatkowe po prostu źródło, źródło klientów. Możemy przesuwać ten suwa, suwak marży wtedy, nie? Więcej jak 50%, no bo zakładamy sobie bufor tam 20% dodatkowych na właśnie wsparcie, dopalanie kampanią, czy tam właśnie przekierowanie na social media. Tak, dlatego w pewnym momencie, jak, jak budujemy to, ten, zaczynamy tą sprzedaż, no to zaczynamy na przykład z, nie, nie własnym towarem, tak, tylko z tym dropshippingowym, no to tego buforu nie mamy dużo tak. Dlatego docelowo warto iść w produkty, które możemy mieć albo um, Sami produkować albo bezpośrednio są dla nas produkowane typu private label, no bo wtedy tego miejsca, miejsca mamy więcej. Rzadko się zdarzają produkty, gdzie mamy sporo tego marginesu. Teraz jednak ciężko jest o te takie dobre produkty. Chociaż w tamtym tygodniu rozmawiałem z firmą, która, a nie pamiętam czy produkuje, chyba nie, chyba są tylko importerem takich plastikowych rzeczy do domu i tak dalej. I on powiedzie, że kupuje coś po 4 zł, a na Allegro po 40 sprzedają, tak? Ja mówię, okay, no i okej, no to, to jest miejsce, to jest miejsce, tak? Super. Albo producent odzieży, takie legginsy sportowe i tak dalej, on mówi, że za 20 zł schyją w Turcji i po 250 sprzedają na Allegro. I to jest siła marketingu oczywiście, tak? No bo jest marka, brand, tutaj oczywiście fantastyczne zdjęcia, prezentacja tego produktu i tak dalej, ale? Ale to są raczej rzadkości, tak? Bo jakie na przykład mamy sprzęt foto czy kamery, to tutaj Często pracuje się na marżach 10% na przykład. No to gdzie tutaj jeszcze miejsce na jakieś, um, czy marketing, a, a prowizje dla innych tak naprawdę typu marketplace. Więc to no tutaj trzeba to po prostu przećwiczyć. Czyli ta cena nie zawsze jest spójna z jakością, bo wiesz, nam się wydaje, że jak oglądamy dziewczyny Legacy za 250, to będą nie wiadomo jakie push a tutaj się okazuje, że za dwie dyszki tak. w Turcji uszyli. A to właśnie, to bądź Boże nie jest wada, tylko wręcz tutaj wiadomo, Turcja słynie, jest bardzo dobra. Produkcji A czy, tak, Excelium. chyba słynęła, bo teraz trochę też się... Chociaż zależy no ja, jak, jakie ubrania, nie? To może zależy, ale ja mam pozytywne, pozytywne tutaj doświadczenia, więc to zależy, ale to czy... No właśnie, to są tego typu produkty, więc marketing daje często dużo, dużo więcej. Tak samo, no weźmy, nie wiem, najpopularniejsze że iPhone, tak? Dlaczego on kosztuje tyle? No, nie wierzę, że, nie wiem oczywiście, ile kosztuje jego produkcja, tak? Ale no nie wierzę, że aż tak dużo. Dokładnie, tym bardziej, że mają zewnętrzne komponenty i generalnie to wiemy, wiemy gdzie to jest produkowane. To, to na pewno nie jest, wiesz, dolina krzemowa. Więc jakby ten marketing, pomysł, czasami proste rzeczy, proste pomysły, proste podejście do jakiegoś tematu Powoduje, że możemy coś sprzedawać dużo więcej, dużo lepiej. Moim właśnie ulubionym przykładem są te skarpetki pana Cypriana, no bo to jest bardzo prosty produkt, ale no mówię, pięknie zaprezentowany, świetnie popakowany i to się już będzie, będzie bardzo dobrze sprzedawało. I to jest też dobry właśnie pomysł, że często możemy wziąć jeden produkt oczywisty i pokazać go w sposób nieoczywisty i już będzie mieli bardzo fajne, bardzo fajny wynik. To teraz prosimy eBay w minutę. <noise> eBay w minutę jest dużo prostszy tak naprawdę, bo eBay jest typowym marketplacem. Powiedzmy, to co znamy na Allegro przed dwóch lat, bo teraz Allegro się zmieniło, taki jest eBay. eBay jest typowym, typową platformą, która tylko i wyłącznie łączy sprzedawców ze skupującymi. Tam mamy możliwość wystawiania produktów zarówno wielowariantowych, czyli w różnych opcjach klient może sobie Samemu na przykład dobrać produkt, jakiego interesuje. Mamy możliwość prezentacji produktu za pomocą szablonów, aukcji i tak dalej, więc ta jakość prezentacji też jest po naszej stronie i mamy możliwość znowu bardziej się wykazać. No i eBay jest zdecydowanie portalem, gdzie możemy zaprezentować produkty z dłuższym terminem realizacji, z dłuższym terminem dostawy. I możemy też ustawić różne cyniki dostaw czy formy dostawy. Nie jesteśmy tak bardzo zobligowani jak na Amazonie do tego, żeby iść we FBA, tylko na przykład możemy sami sprzedawać towary gabartowo i je dostarczać. Tak? To właśnie meble, jakieś cięższe rzeczy, czy, czy produkt chociażby używane też fajnie możemy tutaj wystawiać i sprzedawać. I eBay zdecydowanie ma przewagę nad wszystkimi innymi marketplacami, o której warto powiedzieć, że jak dodasz produkt, to na drugi dzień ty możesz go sprzedać w dowolnym innym eBay, jaki chcesz. Czy na przykład chcesz w Stanach Zjednoczonych? Proszę bardzo, od razu wchodzisz na ebay.com i możesz sprzedać ten produkt. Chcesz sprzedawać go, nie wiem, w Australii? Proszę bardzo, masz ebay.com.at i tutaj swój produkt do Australii. eBay jako platforma w żadnym wypadku cię tam tego nie blokuje. Tak? Nie... Chcesz zaprezentować towar na cały świat? Proszę bardzo, masz taką możliwość. I to jest fenomenalne na eBay. Tak? Właśnie możliwość prezentacji bardzo szeroko na różnych rynkach, do różnych odbiorców, to inne marketplace nam tego nie da. Nawet AliExpress nam tego nie umożliwi, tylko właśnie, właśnie eBay. I to jest największa przewaga, i warto z niej korzystać. I właśnie eBay jest o tyle prostszy, że jest podobny do Allegro. Łatwiej jest tam podejść do tematu i łatwiej zaprezentować te swoje produkty. A są też kody na eBayu, GTIN, takie różne? Kody. Mhm. Na czym one polegają? Tak, powiedzieć? kody kreskowe, tak zwane EANY najprościej. Tak naprawdę to, jest takie, to się nazywa GTIN, ale to wszyscy nazywają to kody EAN, czyli wiadomo, ten kod kreskowy to jest na produkcie. To, musi, to nie musi się znaleźć na produkcie, może się znaleźć, ale te kody nam są potrzebne, żeby wprowadzać produkty. Na Amazonie w ogóle jest taki wymóg, na Ebayu też już pomału tak jest w większości kategorii, na Kauflandzie znowu nie dodamy produktu bez tego kodu, czy tak samo na Allegro. No, ma to zapewnić znowu podniesienie jakości, żeby te produkty były bardziej weryfikowalne, bardziej um, sprawdzalne, bardziej też porównywalne, bo jak mamy AN jakiegoś produktu, no to łatwiej możemy sobie porównać ten sam produkt od kilku sprzedawców. I sprawdzić, czy jest taki sam, czy w innej cenie. Więc kody AN jak najbardziej warto posiadać. Jak mamy produkty markowe, to najczęściej jest, mamy udostępnione te kody. No, wtedy jest to jeden plus, bo możemy bardzo szybko, bardzo łatwo dodawać te produkty do platform, no ale minus, nie, ma, nie mamy, jesteśmy ograniczeni tą, tą kartą produktową, nie możemy kreatywnie do tego podejść. A jak mamy własne produkty, jak najbardziej kupmy te kody, najlepiej właściwie w jedynym legalnym źródle, czyli GS1. Um, to możemy kupić, nie kosztuje to do, drogo, bo jeśli dobrze pamiętam, 100 kodów kosztuje 120 zł, e, opłaty jednorazowej, więc to, to nie jest dużo, e, ale mamy pewność, że te nasze produkty będą unikalne dzięki temu. Będziemy mieli własne kody kreskowe, będziemy mogli ten produkt dystrybuować. E, jak nam przyjdzie do głowy, nie wiem, w sieciach handlowych, też będziemy mogli pod, tych, pod tymi kodami ten produkt nasz dystrybuować. Więc jak najbardziej warto mieć, e, jest to duże, duże ułatwienie. A czy dla osób, które są na przykład teraz na etacie, jest konieczny wymóg, że muszą założyć swoją działalność gospodarczą, żeby właśnie sprzedawać? Teoretycznie nie, ale z doświadczenia tak. Na przykład no na Amazonie nie założymy konta, może inaczej, możemy założyć konto indywidualne, tak, na każdym marketplace-konto prywatne, ale ono jest bardzo okrojone w funkcje, dużo gorzej pozycjonowane, więc docelowo, żeby. W Zaistnieć, no warto mieć tą działalność, tak? no, Pracując na etacie i mając działalność, płacimy dużo niższe składki zus owskie więc zawsze warto to zrobić. Tak? To mamy to bezpieczeństwo zawsze, że nie, nie wpadamy od razu, nie wiem, w duży ZUS i tak dalej, więc mamy niższe koszty, więc wtedy warto. Ale <laughs> uważam teraz, po paru latach w tym komercji, e że teraz naprawdę warto być profesjonalistą. No, byle jakoś się nie sprawdzi, czy a jakoś to będzie. No to, to, to nie przejdzie. Żeby odnieść sukces, żeby zaistnieć to trzeba od razu profesjonalnie i od strony firmy, i od wyglądu profesjonalnego przedstawienia swoich produktów, czy siebie jako firmy też, to, to jest niezbędne. Więc myślę, że tak. Myślę, że odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Lepiej mieć firmę. Powinniśmy mieć firmę. No, czyli nowy ład, słuchajcie, może tutaj sobie wybrać od razu odpowiednią działalność. Też pytanie, czy to jest, ma być JDG, czy spółka, bo takie pytanie dostałam ostatnio od jednego z naszych klubowiczów, który właśnie wchodzi na Amazon akurat i, i się zastanawia, czy ma wyjść w spółkę, czy, czy raczej właśnie na JDG. Tak dla samej platformy to nie ma znaczenia. Oczywiście. Tak? Oni zaakceptują każdego. Bardziej problem jest przy zmianie danych. Jakby on, nie wiem, rozkręcił konto, rozkręcił sprzedaż i stwierdził, że chce przejść na spółkę, no to tutaj Amazon to umożliwi, ale może zawiesić sprzedaż do momentu zmiany, może to potrwać miesiąc, dwa i jest to tutaj taki jest bardziej proces. Więc jak już chcemy zacząć i docelowo rozwijać tą sprzedaż, to idźmy od razu w spółkę i będzie po prostu nam dalej łatwiej. Tak? Więc dla samego Marketplace'u nie będzie to kłopotem. Więc tutaj spółka. I no teraz jeszcze jest na przykład fajna forma, na którą sam się bardzo zastanawiam. Trochę tutaj mi się przyciągają pewne procesy, ale jest coś takiego jak prosto spółka akcyjna. Tak, PSA, też bardzo fajna forma prowadzenia biznesu, bo spółka Zo, jak rozmawiałem ostatnio z doradcą, to jest taki wymysł sprzed wielu lat, tak, jako konstrukt prawny, a prosta spółka akcyjna jest dobra na dzisiejszy czas, więc też można się zastanowić nad taką formą. Łatwiej podzielić, łatwiej sprzedać, łatwiej zdywersyfikować różne kanały, więc też ciekawy temat. Wprowadzić na giełdy. <gry> tak, wbrew pozorom, czy teraz bardzo modne e, są crowdfundingi. Tak? E, I e, nie, teraz mi wyleciało z głowy taka strona, która zajmuje się tym crowdfundingiem. Kickstarter? Czy... Znaczy, nie, takie są polskie. Uh -huh. found chyba, coś takiego. Okay. E, I tam jest prosty wymóg, żebyś mógł zebrać. To, to finansowanie musi być spółką akcyjną, tak? Ale po prostu spółką akcyjną. Czy taki teraz pan Palikot, Janusz Palikot zebrał na te beczki Palikota, tak? No dokładnie, tam też jest spółka akcyjna i to dokładnie wtedy sprzedajesz udział. Bardzo fajny pomysł na zebranie kapitału i rozwój firmy, więc. Ale wymóg musi być spółką akcyjną. No czyli słuchajcie, lepiej w spółkę, jak już generujemy duże obroty, to już wiadomo, że warto. Gdzieś tam pójść w tą spółkę. A właśnie nawet czy okazuje jak? się, że nawet od razu warto wchodzić. Ja w sumie sam, że nie zacząłem od spółki od razu, bo teraz czekają mi te wszystkie przekształcenia, zmiany pracowników, zmiany kont i tak dalej, więc proces będzie bardziej skomplikowany, ale jak ktoś może zacząć, to najlepiej od spółki, czy nawet spółki ZO. Najwięcej problemów pojawia się, jak to się mówi, jak wyciągnąć pieniądze ze spółki. Ale wbrew pozorom, to bardzo proste. Dobrze, jak się doradza, porozmawiamy z doradcą, jak tam mamy się wpisać do tej spółki, jak tam zatrudnić, jakie usługi świadczyć dla tej spółki, to się niczym nie różni od, wtedy, od pracy. Tylko oczywiście, minus, że jak jesteśmy jednoosobową spółką, ZO, no to, no to wszystkim czekają nas składki, tak? bo wtedy dla urzędu skarbowego nie jesteśmy jakby Oni jednoosobową spółkę ZO dalej traktują jako jednoosobową działalność, tak. więc po prostu lepiej z kimś <grywać> robić tą spółkę, żeby uniknąć tych ewentualnych kosztów i łatwiej to po prostu podzielić. Przed wywiadem rozmawialiśmy o oczywiście no, Amazonie, o Amazonie i Ebayu, ale mówiłeś o pewnych hmm. takich nowinkach, nowościach, które się pojawiły na rynku, jakbyś mógł więcej powiedzieć właśnie o tym. Dla mnie najfaj... taką największą zmianą, która czeka nas, a właściwie się dzieje, jest to, że na przykład Allegro kupiło Mol 3, czyli Mola w Czechach, tak, Marketplace. To już pojawiła się integracja z Baselinkerem, już to się dzieje. Myślę, że to będzie bardzo fajny kierunek, bardzo fajne otwarcie. Znowu polscy sprzedawcy łatwiej będą mogli wejść na nowe rynki, bo tu będą mieli wszystko pointegrowane. Allegro myślę, że wiele uprości, jeśli chodzi pewnie o system logowań czy, czy wysyłek, więc to może być fajny kierunek i takie nagle się okaże, że Polacy śmiało mogą wchodzić na inne, na inne rynki. Więc to dla mnie Mol w Czechach może być bardzo, bardzo fajnym kierunkiem. Myślę też, że to AliExpress, bardzo na to liczę, nie ukrywam, że pojawi się w Polsce i udostępni tą możliwość sprzedaży, przepraszam, możliwość sprzedaży Polakom, to myślę, że też w przyszłym roku może zaistnieć. No i też jestem ciekaw, jak bardzo Amazon się rozwinie, bo myślę, że też w przyszły rok to, to spowoduje. Więc tutaj Allegro zaczęło właśnie wychodzić na zewnętrzne rynki, a, a Amazon przyszedł do Polski. Bo właśnie Allegro do tej pory nie rozwijało się zagranicznie, tak? jakby był jednym z nielicznych marketplace'ów, które było bardzo mocne tylko i wyłącznie na rodzimym rynku, a nie na przykład w kilku, tak jak Amazon. A właśnie teraz Allegro idzie na zachód, tak? na inne kierunki, a Amazon idzie do Polski. Więc to taka może być ciekawa, ciekawa zamiana tego. No i też. Ym, Amazon bardzo fajnie otwiera się na nowe rynki. To też może być ciekawe, że jak już założymy to konto na Amazonie, dostajemy dostęp do Holandii, Szwecji, czy teraz nawet na rynek turecki możemy wystawiać swoje produkty, czy Arabii Saudyjskiej. To też y, jestem ciekaw, jakie kolejne, kolejne rynki otworzą. To może, może jakieś azjatyckie, może coś, coś y, w Ameryce Południowej, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale właśnie dzięki tej usłudze FBA Fulfillmentu. My w bardzo prosty sposób możemy tam dostarczyć swoje produkty. Więc, jak ktoś już zacznie z tym Amazonem, potem skalowanie jest dużo, dużo szybsze. Właśnie dzięki marketplace'om to skalowanie jest świetne, bo możemy zacząć od innego rynku, od np. od rynku niemieckiego. Nie mówię tu o rynku polskim, bo tu już większość jest, ale od na np. rynku niemieckiego, potem stopniowo dokładać kolejne rynki europejskie, czy to Anglia, która jest poza Europą, ale powiedzmy. Wcale nie jest skomplikowana, fenomenalny, potężny rynek komersowy. E no i dalej, właśnie Bliski Wschód możemy, czy Amerykę, czy Japonię. Dzięki temu mamy no, możliwość skalowania w nieskończoność. Dobra, a skąd czerpać wiedzę o tym wszystkim? Mówisz, my tu dzisiaj nagraliśmy, wiadomo, że jest dużo filmików na YouTube, ale tak skąd brać taką usystematyzowaną wiedzę odnośnie, no na przykład danej platformy? No coraz więcej oczywiście pojawia się kursów czy szkoleń, tak jak wspomniałeś na samym początku, ja akurat przygotowałem kurs o eBayu, bo tego nie było na rynku, w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle powstał teraz jakiś inny kurs. Powiem szczerze, nie, nie sprawdzałem dawno, ale wydaje mi się, że nie. O Amazonie jest troszeczkę kursów. O innych marketplace'ach nie ma tego dużo, więc na tą chwilę myślę, że właśnie wbrew pozorom YouTube jest dobry i trochę praktyki. Tylko, że z Amazonem lepiej najpierw poczytać, a nie brać się za praktykę. Tak, Czyli jednak tutaj czytamy, słuchamy. Jest trochę tego w internecie, sporo z zagranicznych bardzo dobrych czy podcastów, czy filmów na YouTubie, Albo warto poszukać oczywiście też rodzimych kursów czy szkoleń, no ale tutaj warto zweryfikować oczywiście, kto co opowiada, bo, bo, bo jest różnie, tak? Teraz jest to temat na topie, marketplaces są na topie, więc jest dużo osób tym się zajmujących i dobrze, to też pokazuje, że warto w tym iść, w tym iść kierunku, ale warto po prostu merytorycznie sprawdzić, kto co opowiada. Super, bardzo dziękuję. A mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, właściwie totalnie, no niezwiązane z e commerce em. Mianowicie, żeby sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy masz taki dzień, gdzie chciałbyś się wprawić w dobry nastrój, w taką dobrą energię troszkę właśnie czerpać z otoczenia i włączasz sobie radio, bądź włączasz sobie muzykę w samochodzie. Co to jest za piosenka? To tu mam taką ciekawą dygresję, bo to jest Eye of Tiger, tak? Z Rokiego. Okay. Może mało, mało wyszukana piosenka, może mało ambitna, ale bardzo mi się to fajnie kojarzy z samym filmem, bo mam w mieszkaniu plakat z Rokiego i tam stoi Sylwester Stallone. Bardzo mi się podoba historia z tym związana, że on. Wymyślił scenariusz tak, tego Rockiego, tego filmu, ale nikt nie chciał go zatrudnić w roli aktora. Tak? Wszyscy, chcieli, wszyscy chcieli odkupić od niego ten scenariusz, jedni chcieli mu dać jakieś tam marne, marne no nie, kilkanaście czy kilkadziesiąt wytwórni poszedł, albo biedny, sam musiał sprzedać, żeby w ogóle przeżyć, aż w końcu jedna wytwórnia zgodziła się, żeby on zagrał tą główną rolę właśnie w tym Rockim, i to okazało się to spektakularnym sukcesem. To właśnie. Kojarzy mi się ta piosenka właśnie z tym filmem i z tą wytrwałością, tak, że jednak um, trzeba dążyć do tego celu, i tutaj ta, to jest taka, może mało znana, teraz Rocky, tak, raczej ten Sylwester, stalony z fenomenalną gwiazdą, ale wcześniej e, właśnie miał takie kłopoty ze znalezieniem w ogóle pracy przez swoją wymowę i tak dalej, i okazało się to, to tą wytrwałością, i to jest tak jakby. Ta piosenka, ten film i ten, ten plakat właśnie, jak tam no. Rocky stoi na, na tych schodach Filadelfii, bardzo mi się to wszystko kojarzy dobrze i tak no, motywuje mnie do, do, do działania. Wow, no, no ekstra. No, taka, do piosenki taka historia, ale faktycznie tak, dla mnie się to kojarzy. Fajnie. To jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Ja Was myślę. zapraszam, słuchajcie, do, do naszej księgarni internetowej, gdzie oczywiście znajdziecie pozycje książkowe takie jak Adam Przemyk Moc Działania, czy Daniel Lewczuk, Cztery Pustynie, także zapraszamy serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Dzięki, cześć.